Ostatni mecz gratuluję. Tytuł mistrza Polski należy się Legii. I jakie uczucia panu towarzyszą w tej chwili? Satysfakcja i poniekąd spełnienie, tym bardziej, że zasłużenie zdobyliśmy ten tytuł mistrza Polski, zwłaszcza świetnym meczem przy ulicy Łazienkowskiej. Cóż, w tym drugim spotkaniu być może styl pozostawiał troszkę do życzenia, zwłaszcza w pierwszej połowie, ale my o tym teraz nie myślimy. W tym przypadku zwycięzców się nie sądzi, mimo że to jest piłka młodzieżowa. Chłopcy są mistrzami Polski, serdecznie tego gratuluję. Oby tak dalej. No właśnie, Legia w pierwszym meczu dominowała, w drugim także miała takie fragmenty gry, w których była zdecydowanie lepsza. To chyba była taka jednogłośne pokazanie tego, że Legia jest najlepsza w Polsce. Legia jest najlepsza w Polsce, zdecydowanie. Z tym, że pierwsza połowa należała do drużyny z Poznania, ale w przekroju całego dwumeczu to byliśmy zdecydowanie lepsi i w przekroju całej ligi, bo to jak odjechaliśmy rywalom w grupie, to też pokazaliśmy, że to nie był przypadek. Naprawdę na palcach jednej ręki, nawet na palcach ręki sapera można policzyć w meczach, w których rywale byli od nas lepsi. Mhm. Dla takich momentów pracuje się jako trener, jak przed chwilą w szatni, na boisku? Tak, ale najlepszym momentem było to mecz na Łazienkowskiej, kibice, to jak to chłopaków poniosło, te skurcze wtedy, to teraz nie było skurczy, znaczy nie licząc Miłosza Kozaka, to pokazuje, ile dają kibice, bo oni już wtedy nawet nie mogli, a dawali z siebie ponad 100%. Tak, Lech zdecydowanie bardzo był podrażniony. Chcieli pewne rzeczy nam udowodnić, nie przebierali w środkach. Do tego pokazali jakość w pierwszej połowie. Ale my mamy zawodników charakternych i tym samym odpowiedzieli. U nas nie ma tak, że my się pozwolimy słamsić. Kibice, raczej mała liczba kibiców na trybunach, raczej chyba nie przeszkodziła, mimo że kilka jakichś niemiłych okrzyków padło pod adresem Legii. Nie, ja wiedziałem, że tak będzie, że tutaj w Obronkach na pewno nie będziemy się spodziewali tego, co jest na Łazienkowskiej, więc ja szczerze mówiąc w ogóle nie zwróciłem uwagi na kibiców. Co dalej? Co dalej? Dzisiaj się cieszymy, od jutra odpoczynek. I czas pokaże. Co z tą Młodzieżową Ligą Mistrzów? No cóż, Młodzieżowa Liga Mistrzów, z tego co się orientuję, dopiero startuje we wrześniu i to chyba bodajże nawet w drugiej połowie, więc na razie chłopcy będą przechodzili aspekty kolejne szczeble szkolenia. Mam nadzieję, że w coraz większej liczbie będą potrafili dać jakość w piłce seniorskiej. Że to nie będzie tak, że na tym sukcesie się skończy, bo to jest duży sukces i że przyniosą to na szczebel piłki seniorskiej. Wojtek, jakie to uczucie być najlepszym w Polsce? Naprawdę świetne uczucie i tego nikt nam nie odbierze i cokolwiek się dzieje, to zostaje na pewno na długo w pamięci. Dla każdego. Czy to trener, czy zawodnik. Naprawdę wspaniałe uczucie. Trudno było z tym Lechem Poznań, szczególnie ten drugi mecz, dosyć dramatyczny. Ja myślę, że tak, bo to są wiadomo mecze na najwyższym szczycie praktycznie. Duże emocje, co widać na przykład kartkami, które się posypały. No i w sumie tyle. Każdy mecz na takim po prostu poziomie jest wart wszystkiego, całego serca, każdego zawodnika. Duże zmęczenie, sezon długi? No, zmęczenie czuć i na pewno teraz wakacje, które będą, się przydadzą każdemu. Rafał, jakie uczucia po takim sukcesie po prostu? No jest to niesamowite uczucie, na pewno jeszcze to do mnie nie dotarło, że zdobyliśmy tego mistrza. Jesteśmy na pewno wszyscy bardzo zadowoleni z tego, co zrobiliśmy, bo wygraliśmy dwa mecze i pokazaliśmy zdecydowanie, że jesteśmy lepsi od drużyny Lecha i że to my zasłużyliśmy na to mistrzostwo w 100%. No właśnie, jakim rywalem był Lech? Dwa mecze z nimi wygraliście, w tym drugim spotkaniu nie zabrakło walki na pewno. Był to na pewno bardzo mocny rywal, no, doszedł do finału tak samo jak my, więc zasłużenie wystąpili w tym finale. Zresztą dzisiaj pokazali po nieudanym występie w Warszawie, że potrafią grać w piłkę, nawiązać walkę i stworzyć nam duży problem, ale my sobie z tym poradziliśmy i bardzo fajnie, że wyszliśmy na 3-2. Trybuny we Wrionkach były dla was jakąś przeszkodą? Jakieś tam pojedyncze komentarze pod waszym adresem? Nie, myślę, że już chłopaki są przyzwyczajeni do tego, że ludzie, gdzie jedziemy na wyjazdy, nas nie lubią i wydaje mi się, że nie zwracali na to uwagi i sobie z tym super poradzili. Rafał, nie było momentu zwątpienia w momencie, kiedy Miłosz Szczepański dostał czerwoną kartkę? Nie było zwątpienia. Mieliśmy dobry wynik, graliśmy cały czas to, co sobie założyliśmy w przerwie. Skutecznie dążyliśmy do celu, żeby strzelić bramkę, udało się i jesteśmy super zadowoleni. Rywale chyba szybko wam pomogli po tej czerwonej kartce pierwszej w szeregach Lecha. No nie wiem właśnie, czemu tak agresywnie zaczęli grać. Dwie czerwone kartki, później oni musieli gonić, dostali trzecią bramkę przed swoimi kibicami. Źle to rozstrzygnęli w końcówce i my wychodzimy stąd
sprint górą. A to część przyjemna, powiedz, jak smakuje ten medal mistrza Polski junior? No smakuje bardzo dobrze. Tak jak mówię, jeszcze to do mnie nie doszło. Trzeba troszeczkę czasu i myślę, że jutro już na pewno ochłoniemy i będziemy się wtedy wszyscy z tego cieszyli. Filip, jakie to uczucie zdobyć Mistrzostwo Polski? Super, naprawdę piękna sprawa. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Każdemu gratuluję z drużyny, trenerom, zawodnikom i oby w przyszłym roku powtórka. W tym finale chyba zmierzyły się rzeczywiście dwie najlepsze drużyny w Polsce. Dokładnie, to najtrudniejszy przeciwnik, odkąd zaczęliśmy ligę. W pierwszym meczu w Legii wydawało się, że 3-0 i wszystko poukładane, tutaj przyjeżdżamy i Lech naprawdę dobrze zagrał pierwszą połówkę i dobrze zareagowaliśmy w drugiej połowie, strzeliliśmy dwie bramki, trzecią dołożyliśmy na koniec i się udało. Co dalej? Są już te myśli o młodzieżowej Lidze Mistrzów? Na razie się cieszymy tym sukcesem, zakończyliśmy sezon, następnego na pewno zaczynamy myśleć o młodzieżowej Lidze Mistrzów, super sprawa. I walczymy dalej.